Witaj, w tym nagraniu pokażę Ci takie największe błędy w odchudzaniu, w redukcji, które niszczą Twoje efekty na siłowni, niszczą Twoją redukcję i te błędy powodują, że Ci się nie udaje. Ja je popełniałem nie raz, więc nie popełniaj ich i ucz się na moich błędach. Pierwsza rzecz, robienie redukcji, odchudzanie na ostatnią chwilę. Czyli mamy na przykład taką wizję, często cel nasz, sześciopak na lato i powiedzmy, że jest to czerwiec czy lipiec i zaczynamy w marcu. W 3 miesiące możemy dużo zdziałać, możemy zrobić formę, ale dla niektórych osób to będzie za mało, to będzie za krótki czas i będą się za mocno katowały. Więc najważniejszą wskazówką, którą mogę Ci dać, to po prostu zacznij wcześniej robić redukcję, zacznij wcześniej robić odchudzanie, żeby mogło to się przedłużyć. I takim optymalnym okresem jest powiedzmy ten styczeń, czyli 6 miesięcy to jest taki okres, kiedy na pewno się wyrobisz, zrobisz to na luzie, no chyba, że masz bardzo dużą nadwagę, to jest inny temat, ale wydłuż ten okres redukcji, nie rób czegoś na ostatnią chwilę, bo robienie czegoś na ostatnią chwilę, kiedy masz jakiś deadline konkretny, może przysposzyć dużo problemów. Oczyszczanie, detoks, głodówka. Te pojęcie, szczególnie detoksu, jest ostatnio strasznie modne w mediach społecznościowych, nawet w telewizji. Wszyscy chcą się oczyszczać, muszą się oczyszczać z toksyn, no bo wszędzie mamy toksyny i najlepiej jakbyśmy nie jedli przez miesiąc, bo głodówka najlepiej na to działa. I ja nic nie mam do chwilowych jakichś tam oczyszczań, głodówek jednodniowych, ale bardzo dużo ludzi przesadza. I są takie diety czy style odżywiania, gdzie zaczyna się od głodówki, od detoksu, od bardzo małej ilości jedzenia, albo jakichś soków na przykład, te diety sokowe, że tam nas oczyszczają z toksyn. Ja postaram się przygotować może całe nagranie o detoksie, bo dużo w tym jest głupot i nie musimy się detoksyfikować, nie musimy tego robić, ale to teraz nie będę mówił o szczegółach, ale takie podejście jest bardzo złe, bo zaczynamy jakimś detoksem, gubimy, bo oczywiście mało jemy jedzenia, to jest oczywiste, gubimy szybko wodę, gubimy szybko wagę i się tam falą, że schudłem 5 kilo. No i to jest najgorsze, najgłupsze, co możemy zrobić, bo prędzej czy później, jak zaczniemy normalnie jeść, ta waga wróci, ta woda wróci i będzie tylko gorzej. Więc nie przechodź jakichś dziwnych detoksów, dziwnych diet takich właśnie oczyszczających, to nie jest potrzebne. Wystarczy dobra dieta, ujemny bilans i robimy odchudzanie, robimy redukcję. Trzecia rzecz, ciągły, za duży deficyt kaloryczny. Bardzo często jak się odchudzamy, to wchodzimy na jakiś pułap kalorii i go zostawiamy na stałe. Czyli na stałe mamy obniżoną liczbę kalorii. Oszacujmy, że ktoś potrzebuje 3000 kalorii, je 2000 i chudnie. I cały czas ma te 2000. I to jest ok na początku, ale w pewnym momencie to dość mocno zwalnia metabolizm i powoduje, że efekty są wolniejsze. I najlepszą rzeczą, którą możemy zrobić, to wprowadzić rotację węglowodanami. I taka rotacja, na przykład jak u mnie wygląda, to w dni bez treningu, dni, gdzie nie mam dużo aktywności, mam przykładowo 120-150 węglowodanów dziennie, to jest dość nisko, a w dni, kiedy mam trening, kiedy potrzebuję więcej energii, mam na przykład 300 węglowodanów dziennie, czyli dwa razy więcej. I dzięki temu mam różnicę kalorii w różne dni, więcej siły na treningu, a w dni beztreningowe, nazwijmy to, bardziej spalam tłuszcz. I takie rotacje to jest świetna sprawa. Jeżeli ich jeszcze nie stosowałeś, koniecznie wprowadź je do swojej diety, bo to przyspieszy Twój efekt i też fajnie wpływa na siłę na treningu i zadowolenie z tego treningu. Brak treningu o wysokiej intensywności. Skupiamy się tylko i wyłącznie na aerobach, na treningach niskointensywnych i takie skupianie się, czyli te aeroby są super, gdzieś tam na początku, kiedy zaczynamy przygodę z sylwetką i nie mamy odpowiedniej wydolności tlenowej, żeby robić mocniejsze treningi, ale później musimy przejść do takich mocniejszych treningów, czyli hity, wysokointensywne treningi, obwody treningowe, na przykład sztangowe. Ja u swoich podopiecznych rozpisuję właśnie takie obwody treningowe, gdzie ćwiczą całe ciało bardzo mocno, dostają zadyszki i te wysiłki mocno nakręcają metabolizm i powodują, że szybciej spalamy tkankę tłuszczową. Więc jeżeli ich jeszcze nie masz w swoim planie i nie jesteś początkującym, to koniecznie je wprowadź. Za dużo stresu. Wszyscy wiemy, że stres niekorzystnie na nas wpływa, ale wpływa niesamowicie źle, jeszcze bardziej niż myślimy. I teraz wyróżnimy sobie stres emocjonalny, wynikający z naszych emocji, z tego, co myślimy w głowie. I najczęściej to takie błędne myślenie, takie hardkorowe myślenie,
powoduje, że stresujemy się wszystkim na diecie. Jest cukierek przed nami, a my bierzemy cukierka i mówimy: och ty, szatanie, nie zjem cię, ty jesteś zły. I mamy stres i po prostu nie jemy nic, albo się stresujemy za mocno wszystkim. Jesteśmy na imprezie urodziny i po prostu siedzimy tam w drgawkach, bo ja nie mogę nic zjeść. Ten stres emocjonalny daje nam wyrzut kortyzolu, powoduje gorsze efekty na siłowni albo brak efektów. Więc jaka moja rada? Wyluzuj. Zasada luźnego podejścia do diety. Jeżeli się stresujesz swoją dietą ciągle i wszędzie, to tak nie powinno być, to jest złe. Druga rzecz, stres treningowy, stres z zbyt długich treningów i zbyt intensywnych treningów. Każdy trening, który robimy, jest stresem dla naszego organizmu. I to jest jakby oczywiste. Tylko jeżeli trening jest za długi, czyli powyżej godzina 15, albo robimy tych treningów rano, wieczorem, po prostu w tygodniu 10 albo 12, to paradoksalnie cofa nam efekty. Więc często jak ktoś ma tak bardzo dużo treningów, ja komuś polecam wyluzować i zrobić mniej treningów. Ale to jest już kwestia indywidualna. Najważniejsze jest to, żeby nauczyć się zarządzać swoim stresem. Kortyzol, czyli ten nadmiar stresu, też rozregulowuje niektóre hormony, takie jak leptyna, insulina, grelina, i to powoduje, że mamy większą ochotę na podjadanie, że mamy ochotę na słodycze, na słodkie i podjadamy i nie potrafimy trzymać diety. Więc jak uregulujesz sobie stres, to będą dużo lepsze efekty. I na szybko kilka wskazówek, jak to możemy robić. Po pierwsze przez sen, dłuższy sen. Możemy też zastosować adaptogeny. Super sprawa, riodolaroza, różaniec górski. A możemy też robić zimne kąpiele. I mam całe nagranie na YouTubie o zimnych kąpielach. Polecam Ci, super sprawa. Ja podałem 6 moich najważniejszych błędów w odchudzaniu. Może Ty masz jakieś swoje, chciałbyś coś dodać? Może Ty jakieś błędy popełniałeś, o których ja na przykład nie wiem, albo co warto by było jeszcze zabrać pod uwagę. Czekam na Twój komentarz. Jeżeli nagranie Ci się podobało, to oczywiście zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i zapraszam Cię do oglądania kolejnych nagrań na kanale.